Cześć, witajcie na kolejnym filmie na naszym wideoblogu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać produkt unikatowy, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Jestem dumna z tego, że firma Cepter jest jedynym producentem na świecie okularów fullerenowych. Co to znaczy? Okulary fullerenowe zostały stworzone przy udziale firmy Tesla. Tesla, jak wiecie, stawia na wysokiej jakości rozwiązania technologiczne i nasze okulary są stworzone dla osób pracujących, odpoczywających, dla osób, które chcą zadbać o własne zdrowie. Dlaczego akurat okulary? Ponieważ oczy są jednym z najważniejszych narządów poznawczych. To właśnie oko 80% wszystkich informacji wokół nas przekazuje do mózgu, czyli do centralnego układu nerwowego. No i idziemy na spacer, mamy do czynienia ze światłem słonecznym, które emituje poważne stężenie światła UV, co niszczy barierę ochronną w naszym oku. Większość czasu, o czym już rozmawialiśmy, spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, więc jesteśmy narażeni na działanie żarówek LED-owych, które mają wysokoenergetyczne światło niebieskie. Później do tego dochodzą nasze smartfony, które często czytamy w łóżku przed snem, scrollując wallę na Facebooku. Bywają osoby, które niestety przed komputerem siedzą również kilkanaście godzin, jest to związane z ich pracą. No i często, kiedy chcemy odpocząć, oglądamy ulubiony serial właśnie w telewizorze. Są takie czasy, że mamy coraz mniejsze pomieszczenia, a coraz większe telewizory, więc to światło niebieskie bardzo mocno wypala plamkę żółtą w naszym oku, potęguje zaćmę. Światło niebieskie, dzisiaj mówi się o tym, że również poważnie przyczynia się do depresji, do stanów lękowych, zaburza rytm okołodobowy. Co to znaczy? Jak oglądamy telewizję wieczorem, to później mamy problemy z zasypianiem. A niestety organizm dziecka czterokrotnie więcej chłonie tego światła niebieskiego do tego organizmu. Także okulary fullerenowe zostały stworzone w myśl o ochronie naszych oczu i nie tylko, ale także o stymulowaniu naszego samopoczucia. Mówię okulary fullerenowe, ale co to znaczy? W tych okularach, w soczewce utwardzanej, oprócz warstwy hydrofobowej, jonowej, jest również fulleren. Fulleren jest to cząsteczka węgla C60. Wygląda mniej więcej tak. Jest to symetryczna kula, która aktywnie porusza się z prędkością 18 milionów razy na sekundę. Za jej odkrycie w 1996 roku została przyznana Nagroda Nobla. W Ameryce ta cząsteczka zwana jest jako Buckyball od nazwy swojego odkrywcy. My poruszamy się tutaj nazwą fulleren bądź cząsteczka C60. Fulleren jest symetryczny, jest idealny w swojej budowie, jak najważniejsze białka w naszym organizmie. I takie strategiczne białka w naszym centralnym układzie nerwowym to są klatryny. Białka te, skupiska tych białek, odpowiadają za przepływ i jakość informacji w naszych neuroprzekaźnikach. Czyli ta nasza sprawność intelektualna, pamięć, koncentracja zależy właśnie od stanu, w jakim są klatryny. W momencie, kiedy nosimy okulary, okulary stymulują pracę klatryn, ale też okulary fullerenowe bardzo wpływają na zmianę światła. Co to znaczy? Przesuwają światło w fazie, czyli zmieniają fale, które docierają do naszego oka, tym samym do naszego mózgu. Tutaj mówi się o tym, że mamy do czynienia ze światłem zharmonizowanym. Na co dzień sporo bodźców nas atakuje. Z ich ilości jesteśmy często tacy przygnębieni, przytłamszeni, zmęczeni, narzekamy na ból głowy bez powodu i noszenie właśnie okularów układa wszystkie te bodźce, przekształca światło w fazie, czyli eliminuje na przykład ze światła słonecznego światło szkodliwe, eliminuje z żarówek LED-owych, również ze światła neonowego, to światło, które jest niekorzystne. Mogę Wam tutaj pokazać tak mniej więcej o co chodzi. Mamy pierwszy wykres dotyczący właśnie światła słonecznego, gdzie jest to godzina popołudniowa, gdzie stężenie światła UV jest bardzo wysokie. Jeżeli nosimy okulary Ceptera z filtrem nanofotonicznym, dochodzi do przekształcania światła, czyli eliminujemy całkowicie światło niekorzystne i zostaje światło, które pozytywnie wpływa na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. Jest to długość fali światła żółta, zielona, pomarańczowa, również czerwona. Dlatego mówi się, że w fullerenach widać wyraźniej, że to światło jest po prostu takie, które to jest tak jak balsam na oczy. Światło LED-owe, myślę, że zgodzicie się ze mną, że to i w pracy, i w przedszkolu, i w żłobku, i w domu żarówki świecą cały czas. Więc tutaj również jak najbardziej powinniśmy nosić te okulary w pomieszczeniach zamkniętych. Jest to fantastyczny produkt, bo po pierwsze nosimy go w pracy, możemy zabrać ze sobą na urlop, na zewnątrz i wewnątrz, podczas spaceru, podczas jazdy samochodem. Jest to produkt dzisiaj dla każdej osoby dorosłej
i również dla młodzieży i dzieci, które dzisiaj sporo czasu spędzają przy ekranach niebieskich. Jak działa fulleren? Jeżeli chodzi o noszenie tych okularów, na przykład w samochodzie, podczas, ja często z tego korzystam, jeżeli jest to dzień taki pochmurny, w zasadzie bezsłoneczny, jest szaro, buro, ponuro, jeżdżę często autostradą, więc żeby się bardziej skupić, bardziej skoncentrować, a mniej denerwować, zakładam okulary, wówczas jest lepszy refleks. Często właśnie klienci, którzy już korzystają z tego produktu, podkreślają, że zdecydowanie lepiej jeździ się w nich również po zmroku, czyli w nocy. Nie ma wówczas odbicia refleksów z nadprzeciwka, więc ta jazda jest zdecydowanie taka przyjemniejsza, mniej stresująca. Polecam okulary dla klientów, którzy mają problemy ze wzrokiem. Mówimy tutaj o problemach z zaćmą przed lub po operacji. Okulary podtrzymują również mięsień rzęskowy oka. Co to znaczy? Jeżeli ktoś ma tendencję do opadających powiek, to warto nosić okulary. Dlaczego? To Wam zdradzę też taką tajemnicę piękna i urody. Kolagen jest podobnej budowy w swojej symetrii, właśnie jak bryła fullerenu, więc zachodzi między nimi taka specjalna korelacja, dzięki czemu fulleren również w tych okularach aktywnie wpływa na skórę wokół oczu, więc daje to też taki efekt podtrzymywania mięśnia rzęskowego. Jeżeli chodzi o okulary, spowalnia się proces starzenia naszego wzroku, więc jesteśmy dłużej sprawni intelektualni. Jest to też ważne, jeżeli chodzi o Alzheimera, demencję, Parkinsona. Bo tak jak szybko starzeją się oczy, tak niezwykle szybko również starzeje się nasz mózg. Okulary felurynowe są jedyne w swoim rodzaju. Mamy różne modele, ale warto podkreślić, że każde z nich wpływają na wyrównanie gospodarki hormonalnej. Co to znaczy? Dzisiaj sporo się mówi o hormonie stresu. Tak, kortyzol. Wysoki poziom kortyzolu na przykład niszczy korę nadnerczy, co zwiększa wyrzut cukru do krwi i takie koło zamknięte, mamy z tego powodu wiele więcej chorób i schorzeń, ale jeżeli czujemy się zdenerwowani, zmęczeni, poirytowani, dobrze jest założyć te okulary, które wypruwam nieraz w różnego rodzaju sytuacjach i na sobie, i na osobach w otoczeniu. Noszenie tych okularów daje nam tutaj takie uczucie błogości, relaksu. Ja to często właśnie nazywam balsam dla oka, balsam dla duszy. Wycisza, uspokaja, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, światło przekazywane przez nasze oczy do mózgu jest poukładane, czyli światło jest zharmonizowane. Co więcej, okulary stymulują serotoninę, czyli hormon szczęścia, dopaminę odpowiedzialną za neuroprzekaźniki i przede wszystkim stymulują melatoninę, hormon związany z jakością i głębokością naszego snu. Dlatego wieczorem, kiedy pracuję przy komputerze, albo oglądam nic w telewizji, ale to właśnie wtedy noszę okulary, żeby po prostu odpoczywać. Mój mąż pracuje przy komputerze cały Boży dzień, do późnej nocy. Taka jest jego praca, taka jest jego pasja. I martwię się o niego, więc takim prezentem urodzinowym, który dostał ode mnie w zeszłym roku, to były właśnie okulary fullerenowe. Taki piękny model, który jest bardzo elegancki, ale też i na sportowej wersji można go założyć. Produkt, który jest dzisiaj dedykowany dla mężczyzn, ale również dla kobiet, bo okulary Ceptera mają taką formułę unisex, więc w zasadzie możemy dopasować je do każdej twarzy w zależności, w czym się lepiej czujemy. Różnego rodzaju oprawki, te akurat są tytanowe. Co to znaczy? Są bardzo lekkie, więc w zasadzie nie czuć ich na nosie, ale też mówimy o tym, że są to okulary adaptacyjne. No i na przykład mamy do czynienia z klientem, który na co dzień nosi swoje okulary korekcyjne, bo ma wadę wzroku, w tym astygmatyzm i tak dalej, więc mówi, no nie widzi siebie w okularach fullerenowych, no bo musi założyć jedno albo drugie. Nasze okulary nie są korekcyjne, nie mamy tu ani plusów, ani minusów, ale w sytuacji, kiedy klient nosi swoje korekcyjne okulary, możemy bez problemu założyć jedne na drugie. Wiem, jak to brzmi, tak? Ileż można nosić okularów, ale wierzcie mi, że warto to zrobić dla swojego zdrowia, bo nasze samopoczucie i to, jak odbieramy świat wkoło, jest zupełnie inne. I klienci, którzy już wychodzą od nas ze spotkania z tymi okularami, widzą to, później komentują, oczywiście później polecają również jak najbardziej, bo jest to produkt, z którego cała rodzina może korzystać, tak jak mówimy tutaj, od najmłodszego do najstarszego. Mamy okulary, które są w takiej formule, można powiedzieć, wszechczasowej, bo ten model już nie jedne lata modowe pamięta, także jak najbardziej można je dopasować do męskiej czy damskiej twarzy. Oprawki do wyboru, jeżeli chodzi o kolor. A to, co w tym momencie jeszcze mam na nosie, to jest hit sezonu. To są okulary, które mają
podwójną lustrzankę, czyli ten refleks niebieski, w którym momencie widzicie, to jest dodatkowa powłoka Blue Mirror. Podwójna polaryzacja światła, co zwiększa odbicie światła słonecznego o 60%. Więc okulary możemy dzisiaj spełnić oczekiwania i gusta najbardziej wymagających klientów. I faktycznie mam kilka przykładów ze swojej pracy, kiedy klienci z bólem głowy, tacy zamieszani, trochę zmęczeni podchodzą zapytać w ogóle o ten produkt, to często właśnie po paru minutach, po kilku chwilach korzystania z okularów sami dochodzą do wniosku, że zdecydowanie lepiej się czują. Jak Wy będziecie się czuć w okularach, jeżeli chcecie się przekonać, jeżeli zainteresował Was ten produkt, napiszcie w komentarzach. Jeżeli jest coś, co Was zaciekawiło, dajcie znać, dzwońcie, piszcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, będziemy nagrywać kolejne filmy, także dziękuję Wam za dzisiejszy udział.